Czy robię sobie teraz paznokcie? Tak. Czy jestem z tego bardzo dumna? Nie do końca, bo miałam przed chwilą biologię i tak spędziłam ją na robieniu jednej ręki. Ale cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jeżeli mnie nie znacie, mam na imię Zuzia, wy zameldowaliście się na kanał ZU. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, koniecznie naciśnijcie ten czerwony przycisk poniżej. Dzisiaj mam dla was vloga z ostatniego dnia szkoły zdalnej. Nie wiem jak jest u was, wiem, że jest teraz nauczanie hybrydowe, ale u mnie to wygląda tak, że w jednym tygodniu idzie połowa szkoły i w drugim tygodniu idzie druga połowa szkoły. Na cały tydzień nie ma żadnego, że w jakieś dni idzie połowa, w jakieś dni idzie druga połowa, tak dalej. Nie, po prostu idziemy na cały tydzień od poniedziałku do piątku. A jako, że hybrydowe trwa tylko dwa tygodnie, to ja tak naprawdę od poniedziałku idę do szkoły, tak naprawdę stacjonarnej, nie żadnej hybrydowej, bo po prostu już do końca roku szkolnego, jeżeli nic się nie zmieni, będę w tej szkole stacjonarnie. W każdym razie uznałam, że nagram wam vloga z ostatniego dnia szkoły zdalnej i postaram się tutaj skupić na moich lekcjach i tak dalej. Ja przed chwilą miałam biologię, więc mój przedmiot rozszerzony, czy powinnam słuchać tak, czy robiłam wtedy paznokcie tak, ale mam na to wymówkę, wyjaśnienie. Ogólnie ja z biologii zawsze jestem do tyłu z notatkami. Nigdy nie robię tych notatek na bieżąco i po prostu nie mam nadrobionych notatek. Co prawda mam notatki z wczoraj, chyba połowę notatek mam z wczoraj, więc tak naprawdę została mi połowa lekcji wczorajszej i dzisiejsza cała lekcja do nadrobienia na kolejny czwartek, więc nie jest tak źle. Ale uznałam, że nawet lepiej robić paznokcie podczas biologii, kiedy i tak nie notuję, niż na przykład siedzieć na telefonie, bo jakbym nie robiła paznokcie, to najprawdopodobniej siedziałabym na telefonie. A tak to przynajmniej słuchałam jednym ucham i coś tam może się dowiedziałam. Nie umiem zacząć mówić. Ogólnie to miałam teraz polski i miałabym jeszcze jakoś pół godziny lekcji, ale pan nam dał zadania do robienia. Tylko problem z tymi zadaniami jest taki, że te zadania są o Romeo i Julii, a ja Romeo i Julię myślałam, że mamy dopiero na poniedziałek i jeszcze tego nie przeczytałam, zostawiłam sobie na weekend. No dzisiaj raczej nie skończę tego czytać, więc pewnie w niedzielę zrobię te zadania. Zawsze byłam zwolenniczką papierowych to-do list, ale ostatnio zaczęłam korzystać z aplikacji Minimalist i po prostu tutaj sobie wpisuję wszystkie rzeczy do zrobienia i naprawdę mam to od jakiegoś tygodnia i mega mi się to podoba, bo co prawda nadal korzystam z papierowego to-do list, ale zawsze robię to-do list na dany dzień tylko, a tutaj mogę sobie zapisywać takie rzeczy typu, które mam na przykład na przyszły wtorek, środę, czwartek i zapisuję sobie do kiedy mam to zrobić i to mi super pomaga. Ogólnie teraz moja sytuacja z lekcjami wygląda tak, że mam ten polski, którego nie mam, bo nie przeczytałam Romeo i Julii. Potem mam dwa francuskie, których też nie mam, bo pani jest na maturze, ale mamy tam kilka zadań do zrobienia. Później mam matematykę, która normalnie jest i później biologię po francusku, której nie ma i której też mam zadania do zrobienia. Więc idę sobie teraz zrobić coś do jedzenia, pewnie smoothie bowl, bo mam ochotę. I potem może sobie coś obejrzę, jak będę jeść, coś sobie chwilę odpocznę. Potem zabiorę się za francuski, żeby zrobić te zadania. Zrobię też od razu notatkę z francuskiego, to już będę miała koniec francuskiego. Później może zacznę sprzątać w pokoju, może posprzątam szafę, zobaczymy. Bo te zadania z biologii bym już zrobiła, ale ona je dopiero da, kiedy będzie faktyczny czas lekcji, więc nie mogę ich zrobić wcześniej. Po prostu jest to na lekcji, ktoś mi coś zadaje, zapisuję i wszystko mam tutaj. I o niczym nie zapominam, także aż szkoda, że nie odkryłam tego wcześniej. Idę teraz zrobić sobie smoothie, chyba zrobię sobie takie smoothie bowl, bo jakoś mam ochotę na takie bardziej do jedzenia łyżką. Więcej czasu niż myślałam, że mi zajmie, a więc nawet się nie zabrałam za sprzątanie pokoju, ale to nic. Będę ogarniać szkołę do tej 15:10, jak normalnie mam lekcję, zrobię tą biologię po francusku. Jeżeli jeszcze zostanie mi czas, zrobię coś jeszcze. Zaraz jeszcze będę robiła ten zadanie na angielski, bo już sobie nawet przygotowałam karteczkę, bo mam to zrobić na kartce.
A mam teraz jakieś 3 minuty matematykę, ale po prostu będę sobie robić to na początku matematyki, kiedy pani jeszcze będzie sprawdzać obecność, ogarniać się, powinnam zdążyć, bo to takie dosyć krótkie zadanie. I po prostu po tej 15:10 odpocznę chwilę i zacznę sprzątać pokój, ogarniać pokój. Muszę też ogarnąć kilka rzeczy na jutrzejsze zajęcia, bo muszę się nauczyć paru tekstów i może poćwiczyć jedną piosenkę. Dobra, skończyłam matematykę i zrobiłam sobie trochę przerwę od szkoły, bo poszłam ogarniać w kuchni, bo musiałam tam rozpakować zmywarkę, umyć trochę naczyń, nieważne. Zabrałam się z tą biologię, mam przetłumaczyć tekst o enzymach na polski i po prostu chyba wrzucę to w tłumacza i jak będzie coś tak nienaturalnie brzmiało, to wtedy będę dopiero coś zmieniać i zobaczymy jak to będzie. Sprzątanie i będę sprzątać szafę, jest godzina 16:54, bo ogólnie nie uczyłam się tyle, ale po prostu też tam sobie obejrzałam coś, poodpoczywałam ogólnie trochę, ale czas zabrać się za sprzątanie szafy i sprzątanie całego pokoju. Mam nadzieję, że zajmie mi to tak góra półtorej godziny, więc będę się trochę spieszyć, bo potem muszę pójść z psem i jeszcze bym chciała mieć trochę czasu na ogarnianie tych rzeczy, na zajęcia jutrzejsze. Właśnie tego nie zrobiłam, więc dobrze by było to ogarnąć. So, let's get it. No. Widzieliście już chyba milion razy, jak sprzątam swoją szafę i za każdym razem robię to tak samo, także tutaj wam podnotuję filmik Clean With Me, a was zapraszam na przyspieszenie tego wszystkiego. Sprzątanie za półtorej godziny, a jest 18:30, więc minęło już półtorej godziny, a ja dopiero posprzątałam szafę, ale to nic. Po prostu idę teraz na spacer, są jakieś pół godziny. Potem jak wrócę, to ogarnę sobie te zajęcia na jutro i potem dokończę sprzątać i jeszcze jutro rano odkurzę i umyję podłogi. To jest mój plan. Muszę jeszcze posprzątać, ponieważ moja szafa znowu zrobiła się strasznie mała i chyba trzeba z niej zrobić porządki z wyrzucaniem, bo znowu jest strasznie mało miejsca. Dlatego wywaliłam. Mam tutaj kupę swetrów, których, no, powiedzmy sobie szczerze, nie będę zakładać w życiu w wakacje, więc po prostu odkładam je do takiego pudła pod moim łóżkiem, gdzie na przykład trzymałam wszystkie letnie rzeczy też. Także teraz to tylko ogarnę i idę na spacerze. Zapomniałam się pożegnać, w każdym razie już nic ciekawego nie robiłam wieczorem, poszłam się myć, bla bla bla. Także jeżeli ten film się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji mojego kanału i tak dalej, i tak dalej. I do zobaczenia w kolejnym filmie już bardzo niedługo. Pa, pa!